Andrzej Grzebyk na dzień przed galą Fight Exclusive Night 9, witam. Siemaneczko, witam. Wreszcie, można powiedzieć, właściwy człowiek we właściwym miejscu, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym cię zapytać, dużo się działo podczas tego czasu, kiedy nie walczyłeś z powodu kontuzji. Miałeś wiele ofert. Czy możesz powiedzieć, skąd te oferty, jakiego rodzaju te oferty, z kim miałeś walczyć, gdzie, za ile? Oto, bez ostatniego. Powiem tak, na pewno było dużo ofert, tylko te oferty były po prostu tydzień, dwa tygodnie do gali, więc no nie dało się ich podjąć ze względu na jakąś tam wagę. Dostaliśmy propozycję tak samo z KSW, żeby bić się z Irokezem, z Jewtuszko. No a niestety gala... 7-7. Było, oczywiście, w 7-7, no ja na ten dzień ważyłem jakieś 87 kilo i no i niestety pewnie dałbym radę zbić wagę do tej walki, ale na pewno to byłby jakimś ciężkim kosztem i ta walka mogłaby się nie potoczyć tak, jakbym ja chciał, po mojej myśli, nie? Dlatego zrezygnowaliśmy, no i pewnie dobrze, bo jestem teraz fan i cieszę się tym, że jestem tutaj, nie? Wracając do walki, kiedy otrzymałeś ofertę z Alessio Di Chirico, no jednak niepokonany, młody, ambitny zawodnik, to co działo się w twojej głowie, co sobie pomyślałeś? Dostaliśmy propozycję, w sumie już sporo temu, przeanalizowaliśmy ją z trenerami bardzo szczególnie, trenerzy podjęli decyzję, że się bijemy, ja nie odmawiam, ja się zawsze chcę bić, więc decyzja była ich, podjęli decyzję, że się bijemy, więc od razu zadzwoniłem do menadżera, potwierdziłem, menadżer potwierdził włodarzą i oto ta walka. Z takich informacji, które udało mi się uzyskać ze środowiska blisko ciebie właśnie, że wynika, że fan bardzo, pomimo że będzie to twój pierwszy pojedynek dla nich, to fan bardzo ciebie docenia i stawia na ciebie, masz być taką, można powiedzieć, mocną kartą dla nich. Czujesz to rzeczywiście, że tak jest? No tym zestawieniem na pewno pokazali tym, że jestem dla nich jakąś tam wartościową osobą i wartościowym zawodnikiem. Na pewno ich nie zawiodę i będę chciał iść po pas w tej federacji i zrobię wszystko, żeby go zdobyć, prawda? No co do tego zestawienia, jestem mega dobrze przygotowany i tyle co sparingów zrobiłem przez ten okres przygotowawczy, to nie zrobiłem nigdy, więc jutro będzie bardzo grzmiało. A czy możesz śmiało powiedzieć, pomimo faktu, że nikt nie zdołał jeszcze pokonać Alessio, że to jest taki rywal, który jest w twoim zasięgu, żeby skończyć go przed czasem? Czy przed czasem? Na pewno bym chciał go skończyć przed czasem, ale czy to mi się uda, zweryfikuję to jutro ring. Na pewno będę chciał wygrać i przede wszystkim dać bardzo dobrą walkę, bo to jest najważniejsze i to dla mnie i dla kibiców, bo tak naprawdę to dla nich walczę. Jest niepokonany? Tak, bardzo fajnie. Bardzo mnie to motywowało na przygotowaniach i na sparingach. Wiedziałem, że poprzeczka jest wysoko postawiona, ale nie boję się tego wyzwania. No i właśnie, kwestia twoich fanów. Czy pomimo faktu, że mieszkasz daleko od Wrocławia, możesz liczyć na spory doping tutaj w hali Orbita? Mogę się pochwalić, jedzie za mną przynajmniej 90 osób, więc jest to naprawdę spory wynik, jak na 500 kilometrów. Na pewno będą dodatkowym paliwem dla mnie w ringu i dam dla nich naprawdę dobrą walkę. A jest taka opcja w twoim przypadku, że poza walkami FEN będziesz chciał się posiłkować gdzieś poza granicami kraju? No jeśli włodarze FEN-u nie dadzą mi walki tam jakoś czasowo, nie wiem, po nowym roku zaraz, to będę szukał tej walki na pewno gdzieś indziej, bo po to trenuję, postawiłem wszystko na sport, na tą jedną kartę. Myślę, że wychodzi mi jak na razie, więc na pewno będę chciał się bić jak najczęściej i jestem zaleczony z wszystkimi urazami. 2016 rok, minimum 4 walki. A właśnie, a odnośnie tych urazów, uraz pleców, z którym borykałeś się od zeszłego roku, czy chociaż przez chwilę, nie wiem, miałeś jakieś takie sygnały, że to naprawdę będzie taka kontuzja ciężka, że no nie wiem, może miałeś jakieś takie rokowania, nawet nie najlepsze, bo wiesz, czasami lekarze potrafią podłamać kogoś na duchu. No tak, ta kontuzja była taka, no nie na rękę dla mnie, bo to był wypadek samochodowy, ale jestem zaleczony, jestem w 100%, może nie, ale jestem mega sprawny i mega teraz zwinny, więc zobaczymy, jutro będzie naprawdę dobrze. Także przyczepności na drodze i powodzenia jutro na gali. No, nie dziękuję.